Dobra, słuchajcie, no to tak jak mówiłem, w piątek była walka soczysta, a dzisiaj na sobotę będziecie mieli co innego. Zobaczymy, co tu się teraz wydarzy. Mam nadzieję, że tu już nic nie wyskoczy, bo to... Chryste, panie. A, mam rynkę. Tak, mam tą rynkę. Ale już nie mam nic. Mam wszystkie jej części. Dobra, myślałem, że wyskoczyło jednak coś. Dobra, drzwi mi się otwarły. Mam nadzieję, że teraz bezpiecznie dojdę i oddam jej rękę. Dobra, teraz można już tym nawalać, trudno. Ej, a... Żyćku, Żyćku, może... Dam radę zrobić? Proszę, chociaż trochę Żyćku. Ej, dam radę! No to bierz, Żyćku, pewno. Do zapasów dodano, ale zetek. Jakieś bomby miałem, ej. Świetnie, nie przydadzą się. Ale Żyćko tak. Żyćko to ja poproszę. Słuchajcie, a co jeszcze chciałem? Amunicja do tego jest, do tego. A może damy radę coś tu jeszcze ulepszyć? To rzeczywiście, no, dużo nam dało, trzeba przyznać. A, mamy za mało jednak do ulepszania. Tu jeszcze sobie ulepszyliśmy, dobra. O. O, i fajno. No z tą bronią trochę pewnie się tutaj jeszcze zaprzyjaźnimy, więc amunicja jeszcze, a już jest niewystarczająco, szkoda, bo chciałem jeszcze do shotguna jeszcze coś dać, ale spoko, dobra. Ja pewnie tym mogłem pływać, czy nie? Mogłem w to wbić? Tak jak w tamte gluty? Ciekawe. Ej, a ja dobrze poszedłem? Potrzebnie tam w ogóle poszedłem? Może tamtędy, dobra, szary. Weź się w garść. Chociaż ja stąd nie przyszedłem, ale... Wiecie, różnie bywa, nie? Może tędy. Tu nam się coś odparło. Dotarliście już do WGN-u, majorze? Komisja rządowa za chwilę tu będzie. Jestem w WGN-ie. Próbuję aktywować tryb ćwiczeń wojskowych. Wszystko skomplikowała cała masa dziwnych guwien. Jeszcze jakieś pytania? Spieszcie się! Nie zawiedźcie doktora Setienowa po raz kolejny. Tak a propos guwien. Tylko po kolei, panowie, po kolei, nie mam zamiaru was wszystkich tutaj eksterminować. Ale chyba się już dowiedzieli. Dobra. Wiesz. Jeszcze ktoś? Po kolei, panowie, po kolei, mam nadzieję, że się tutaj nie będzie nam nic respiło, tylko tak sobie po kolei będziemy mógł powyciągać, dobra. Chodź, chodź do dziadzi tutaj posadzi, zobacz. O kurde. Kurde, bo... Ale mnie... Tej, ale mnie tu porobili. Tak, nie będziemy robić. Ale... No zrobili mnie w konia, no. To tu dużo gadać. No wkurza mnie ten gościu, nie? Ewidentnie. No przecież ja na jednego gościa tyle zmarnowałem, że to jest szok, nie? Na jednego ziomka, nie?
jest jakiś nadzwyczajny? Chyba miałeś się utopić w tej pianie. Panowie, po kolei nie wszyscy naraz. Czemu nikt nie pracuje? To dobry jest, może. No bo jakieś kopy strajki pewno będą. A co tam? Dobra, idzie ziomek. O kurde. Dobra, rozwalony, ale fajnie przeładował, nie? Ale niestety mi się skończyło ammo. Dobra, po kolei, znowu nie wszyscy na raz. Nie wiem, którego tam. Może tego? Gdzie idzie? Idzie. O, mnie wyjebał. Dobra. Ile mam żyćka? Jeszcze dobra, 4 małe kapsułki. Dobra, i jedną dużą, okej. Okay. Powiedzcie mi, że tylko te dwa małe zostały. Znaczy te dwa białe, znaczy się chciałem powiedzieć. Dobra, chodź tu jeden, tylko jeden, poproszę jednego. Nie wszyscy na raz. Dobra, rozwalony. Słuchajcie, chyba został ostatni. Jest tu jakieś fanty? No, fanty dla dziadzi. Słuchajcie, tędy czy tędy? Może tędy. No tak czy inaczej, otwieramy, no. Koordynacja ręka-oko. Charles, czyli kiedy Sechenov stworzył nowe interfejsy Gamma, zniszczył stare interfejsy Beta, tak? Oficjalnie tak, ale zniszczono tylko sprzęt do zapiski. Wytwarzania interfejsów Beta. Dwa eksperymentalne pierścienie zwyczajnie usunięto z rejestrów i wpisano jako zezłomowane. Po co tyle zachodu? Nie chciał. Nie mogę nic wytworzyć, kurde, no, tamstwo. Doktor Sechenov zachował je na pamiątkę. To gdzie teraz są? Były gdzieś w ośrodku naukowym Sechenova, tu w zakładzie 3826. Najwyraźniej jednak po awarii w jakiś sposób zniknęły. Najwyraźniej? Widzicie, co tutaj się dzieje, prawda? Teraz nikt nie wie na pewno. Pierścienie mogą leżeć na jakimś blacie, albo mogły je zniszczyć szalejące roboty. W kolektywie nie będą w ogóle potrzebne. Doktor Sechenov i jego naukowcy rozwiążą wszystkie problemy bez nich. Lepiej bym tego nie wiedział. Wiadomo. Nie mam ammo. Trochę lipa, nie? Dobra. Twoja lewa ręka, zamocuj ją sobie. Czy to jest wszystko, czy jeszcze czegoś jej brakuje? Czuję się dużo lepiej. Ciekawe. Wszystkie części na miejscu. Co teraz? Procedura samonaprawcza zakończona. Jestem gotowa do działań. Dziękuję, towarzyszu. Teraz zainicjujemy procedurę startu. Wygenerowano pierwszą sekwencję kodu. Proszę potwierdzić zgodność sekwencji kodu. Wygenerowano drugą sekwencję kodu. Sekwencje kodu są zgodne. Inicjalizacja zmiany trybu funkcjonowania WOGN-u. Nowy tryb, ćwiczenia wojskowe.
Chyba się udało. Dziękuję panią. Dziękuję, drogi towarzyszu. Towarzyszu, kamerad. Ej, to będzie na poniedziałek, a nie na niedzielę, właśnie. To nie jest na coś jest sobotę. Na sobotę wstawimy jakieś shorta najpierw tylko. Mieliśmy niewielki problem, ale major Niczajew, przepraszam. A to damy na poniedziałek, bo w niedzielę też nie będę miał kiedy na poniedziałek nagrać. Czy dokładnie się zajął? Podłoga lepi się od krwi. To nie jest krew, to farba. Towarzyszu Sechenov, gracie w niebezpieczną grę. Witajcie, towarzyszu Mołotow. Nie rozumiem, w jaką grę. Dobrze wiecie, o co chodzi, towarzyszu Sechenov. Wasza wewnętrzna awaria jest w istocie globalną katastrofą. Wasze roboty w trybie bojowym. W dodatku niezliczone ofiary w ludziach. Kontynuować? O, bardzo proszę. Najpierw jednak chciałbym wiedzieć, skąd pochodzą te informacje. Od Wiktora Wasyliewicza Pietrowa, waszego inżyniera, wybitnego robotyka i poważanego obywatela Związku Radzieckiego. Byłego inżyniera. Obecnie znany jest jako więzień numer 230385, skazany na prace społeczne w kompleksie Wawiłow. Z waszego nakazu łamie pan prawa Związku Radzieckiego. Jako minister przemysłu państwa, ma pan świadomość konsekwencji. Oto orzeczenie prokuratora generalnego. Prokuratura? Nadchodzące uruchomienie sieci neuronowej kolektyw zostanie odwołane, a przeciwko panu zostanie wszczęte postępowanie. Czy wyraziłem się jasno, towarzyszu Sechenov? Jasne. Towarzyszu Mołotow, czy możemy pomówić na osobności? Ta historia nawet jest ciekawa, nie? Uważa pan, że to cokolwiek zmieni? Dobrze. Spodziewam się tu pana za 15 minut. Michaelu, spotkajmy się na lądowisku. A, już idę. Proszę wybaczyć. Proszę, śmiał. A ty nie pójdziesz swojemu panu na spotkanie, majorze? Stockhausenowi bardzo się śpieszy. Stockhausen? Co się stało, majorze? Chyba nazwy. Majorze, zadałem pytanie. Zamknijcie drzwi. Co się dzieje? O kurde. Zamknijcie drzwi, powiedział. Szym ryj. Jasność widzę. No szary, teraz widzimy, jakie jesteś brzydki. I nie wiadomo, co się stanęło, nie? Słuchajcie, no właśnie taki musi być plan, że to wstawimy w poniedziałek, bo ja w niedzielę przecież też nie będę miał czasu, żeby nagrać, słuchajcie. Więc odcinek jest na piątek i na poniedziałek. Myślałem, że może w sobotę po prostu, jak przyjadę z pracy, to od rana zrobimy jeden meczyk w CS-a. O, może tak zrobimy, może tak się umówmy. Znaczy i tak się to, o tym dowiecie się dopiero w poniedziałek, jak wstawię filmik, ale no. Chodź do mnie. Ulele, gdzie my tu jesteśmy? Ale gra zapisana, dobra, to niech tak zostanie. Niech tak zostanie, okej? Okay? Także czypta się, na razicho, bajo i do następnego odcinka.